Hej wszystkim, z tej strony Beatrice, witam was bardzo serdecznie ponownie w Wings of Honor Battles of the Red Baron. W poprzednim odcinku sobie zakończyliśmy kampanię aliancką w tej grze, a teraz sobie zaczynamy kampanię niemiecką. Średni poziom trudności sobie wezmę. Tutaj nie powinno być problemów z żadną misją. I tak, teraz mamy niemieckie samoloty. Mamy Fokkera E3. Mamy kolor biały, nie, kurde, biały, żółty kolor i mamy kolor czerwony. To jest bardziej w sumie taki kremowy. A dobra, nieważne. Ale nie muszę zapisywać, bo to jest dopiero pierwsza misja. Verdun, 1916. The Germans and the Allies are locked in a fight to the death. Your squadron is sent to the region to tilt the scales. We urgently need reconnaissance data. Your first job, therefore, is to fly recon along the front line and then head behind enemy lines to search for the enemy HQ. Szkoda ogólnie, że ten. You'll be flying the Fokker E-111. You'll be flying the Fokker E-111. An old but reliable fighter plane. Open the throttle and take off. Kudę. Dobra, w końcu przestało gadać. A szkoda, że ten sam jest na dator. Kantony niemiecki. Jakby to by takiego bardziej brzmiącego po niemiecku, no to by było ciekawsze. A to jest balon. No tam zaczynamy od takich prostszych misji. Patrzcie, jak się jada. Jak on dziwnie wygląda, jak się spali. To jest nawet. A co teraz? Use your guns to destroy the indicated trucks. Bomb that yellow house. The enemy set up a telegraph station inside. Press 2 to select bombs and drop them using the right mouse button. I jedu dół. Destroy the indicated targets. Chyba jeszcze została tylko ciężka rogaczka. Kurde, jak mi tutaj niszczył. Tak zauważyłem. Excellent work. Let's resume the patrol. Follow the front line south. We'll do a flyby over the city. No, teraz będzie chyba samo tam już trochę radiły. Every soldier you kill is one less for the ground troops to deal with. Co jest to cięcie? To będzie na razie prościutki, bo to są znowu te pierwsze misje. Now then, it's time to head into enemy territory. Our reports indicate the regional enemy HQ is located near. Trzeba do góry nogami jechać. Znaczy. No, nie pozwoli. The F-10, F-11, F-12 keys are used for those commands. No to chyba nie mogę tak sobie fajnie ten... No nie mogę sobie tak fajnie obrócić samoloty. No nie, że mi potrzebowali tutaj ten samolot. O, teraz będziemy atakować Pentagon.
deck. That's gotta be the HQ. We need to take a closer look. Watch out for ground fire, though. The onions, those fireballs, the light AA guns too loud. Nasty piece of work. Okay, that's close enough. It's definitely the enemy HQ. Hey, look. A group of guards is leaving the HQ. There might be some high rankers, maybe even a general. Take them out. Strike the enemy column. Bien. A pamiętam, jak sobie grałem w tą grę, to w kampanii niemieckiej w pierwszej misji poza tą kolumną sobie po prostu rozwalałem to całe te to całe bazy. Dobra, druga misja. Today we'll be returning to the enemy HQ. Wait, what's that? Incoming enemy planes! Get up there now! Don't let those bombers get any closer! Chyba w tej misji będziemy rozwalać tą bazę, więc po prostu musimy ją rozwalić dwa razy. Już mi tak rozwalili. Co się odwaliło teraz? Nie mogę tym wylecieć? No nie mogę, miotam, miotam, szatam. Gdzie jest ten samolot? A tu, dobra, na dole leci. Się ukrył koleś. Proceed to the waypoint. Attacking our observation balloons. Stop them. Oh, nie, nie mieli tutaj bezbronnych baloników rozwalać. Co to ma znaczyć? Ten jak daleko ty poleciał. No, ostatni został. Set your course for the HQ. Proceed to the next waypoint. Okay, już jesteśmy w pobliżu bazy. There's the HQ. Destroy all the designated targets. Looks like they brought in some air cover today. Shoot them down too. But don't forget what your objective is. Destroy the ground targets. Okay.
No, zalamy wszystko jak popadnie. Znowu sobie to rozwalę. I nie wpaść w drzewo. Jak mnie to na lądowanie kiedy? To jest idealny czas na lądowanie. Nie mogę z tyłu ten... O! Co ci... O nie! Co jest? Ej! O nie! Co? Lecimy! Co się od Jany powiło? Nie! Jak się wbiło do góry? Dobra, to był zły pomysł. To był bardzo zły pomysł. Więc sobie cięci i widzę się z wami znowu przy tym Pentagonie. Dobra, zbliżamy się znowu do bazy wroga. Ten razem nie będę sobie lądował tutaj. Ale mnie rozwalają właśnie. Ale niszczą mnie jak co. Trochę to mało wcześniej pozwalamy. Czemu teraz nie było po prostu? To jest mała ta droga. Tu się chyba trzy się dołączyły. Nie ma ich. Nie ma problemu z nimi. Same uszy. Okej, został ostatni, to chyba będzie koniec misji, z tego co mi się wydaje. Aha, dobra, to ostatnio musimy rozwalić. Chyba musimy tylko je zlokalizować i potem chyba w kolejnej misji będziemy je rozwalać. Chyba, że teraz po prostu je rozwalimy. A to by znaczyło, że to jest... Która to jest w ogóle misja? A, no, to jest ten zaznaczonego. Aż to mogę zapisać. A, zobaczymy, co to za misja. Druga, no to... Prawdopodobnie w kolejnej misji będziemy rozdawać to lotnisko. Chyba, że coś innego będziemy mieli do roboty. Jakieś niedobitki będziemy chyba rozdawać. Dobra, znowu zrobię cięcie i pominę tą podróż, żebyście się nie męczyli. Chyba to już tutaj zaznaczone jednostki wroga. Już powinno widać to lotnisko, takie dwie drachy.
There's the enemy airfield. You should return to base immediately and report it to the intelligence officer. You'll need to get those planes off your tail first, though. Shoot down the enemy plane. No, czy kolejny misji będziemy rozwalać to lotnisko. Ten kameramen tutaj taki robił. O, to trafiłem go. No, trzecia misja i mamy już kolejny samolot. Albatros D3. Dobra. Weźmy sobie takiego czerwonego, ładnego. No i teraz rozwalamy lotnisko. Tak, po tej misji będzie koniec odcinka. Ogólnie ten pierwszy samolot niemiecki mi się nie podoba. Jest taki sobie. Ten jest wychodniejszy. Ile ich tutaj jest? Nie ma z nimi problemu z bardzo. Jeszcze został ostatni niedobitek. A nie, jeszcze tutaj dwóch jest, dobra. Trochę się przeliczyłem. To the waypoint. Enemy observation balloon spotted. Shut down an enemy balloon. We've crossed the front line. Proceed to the next waypoint. Here's a chance, chef. You'll be eyeing one pink smaller. Destroy the hangars and all the planes. On the ground, in the air, all of them. Shoot down the enemy fighter. Destroy the ground cargo. Czyżby zostały rozwalone? Tak, zostały rozwalone. A teraz parę bombek rozwalimy. Approaching enemy fighters are led by enemy aces. You better be good. Co on nie robił? Jakieś manewry tutaj zrobili.
No, będą mi kraju przyszedł życie, bo chcę ich tutaj wywalić. No to ci osoby przeschodzi. Dupa przeschodzi. Kurde, rambańcy. Dobra, to zaraz wyda tego. O nej. A z drugiego spasują. No właśnie. No ale jeszcze tutaj mam czterech przyjaciół. Ten jeszcze tutaj kiedy przetrwał. A to jest tutaj rozwalony, prawda? Kurde, ile ich tutaj jest jeszcze? Co to ma być? Ja w kampanii alianckiej miałem tylko dwa samoloty pomocnicze. To jest nic nie trafiło. A co tu jest, kurde, ale... Jeszcze jedną rakietę. Na fajnie. Znany bany. Właśnie ich zostało dwóch. No i rozwalamy. Kolejna misja będzie w kolejnym odcinku, zobaczymy. Nie ma kolejnych samolotów, tylko te mamy. O kurde. Tak więc jeżeli się wam podobało, zostawcie łapkę w górę, suba, dzwoneczek, co tam jeszcze chcecie. Tak więc do usłyszenia i na razie.